ale chcemy się tylko inaczej, prawda? Jako turystykę traktuję jako pracę, więc nawet miał spać 3 godziny w ciągu dnia, to bym musiał znaleźć czas na to i na pewno bym nie znalazł. Jaka jest tu pana różnica wagowa na przykład przed startem samym, a w trakcie na przykład normalnego wyniku już po starcie? Przeważnie ostatnimi czasy tak bywało, że to była różnica mniej więcej 13 kg i to było tak optymalnie, bo jeżeli ważyłem więcej, to musiałem zrzucić po prostu więcej i na to samo tak naprawdę wychodziło. Teraz, ponieważ tą formę mam w miarę dobrą, także poza sezonem, to będę mógł zwiększyć tą wagę, myślę, tak do 130 i spróbuję zredukować 18 kg. To będzie taki mały eksperyment. Znaczy muszę do 112, bo myślę, że przy tej wadze akurat tam moje proporcje będą najbardziej takie odpowiednie, żeby sędziowie to najlepiej docenili. A u różnych zawodników jest to różnie, tak jak mówię, w zależności od tego, jak bardzo się otłuszczają, jak bardzo wody nabierają poza sezonem w trakcie robienia masy mięśniowej. Jeżeli ktoś się mocno otłuści i tej wody dużo nabierze, to musi sporo stracić. Ja do swoich pierwszych zawodów ponad 40 kg. Mu się wydawało, no tak, taki wielki, nabity i tak dalej, a musiał tyle stracić. Zawsze na początku się najwięcej traci. A później już nie szalejemy z tą wagą za bardzo i coraz mniej nawet takich zawodników znałem. Już nie wspominam o tych, co ważą na zawodach więcej niż poza sezonem, bo są też tacy i mają tam swoje metody na to. Ale tacy, którzy robią poza sezonem taką masę mięśniową i redukują 10 kg, to już naprawdę ktoś dobrze wygląda z tego poza sezonem. Taka różnica jest konieczna. Przy jakichś niższych kategoriach wagowej 70 kg być może jest niżej, ja myślę o takich bardziej granicach super. Także jak ktoś waży 90 i myślę, że będzie w kategorii startował 85, bo dobrze wygląda, to się grubo myli. Myślę, że 10-15 kg zazwyczaj się traci na samym początku. Granica, tak. Zwłaszcza tak jak mówię na początku, jeżeli ktoś się nigdy nie szykował. Wtedy po prostu no, to jest gra w ciemno, nie wiemy tak naprawdę, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ja przewidywałem zupełnie inaczej, się okazało, że musiałem wagę 10 kg mieć mniejszą niż tak sobie wymyśliłem, prawda? Ale później to bardzo szybko wróci. Lepiej jest je no, w jakiś sposób naśladować, zrobić sobie taką rozpiskę, przyjść na trening, zrobić i zobaczyć, jak ten trening naprawdę wygląda. Zwracać uwagę, jakie oni przerwy robią początkowe, ile serii, czy zwiększają ciężar, czy na stałym robią. No takie moje rady, bo... Ćwiczenia można różnicować co tydzień? Stosować inne ćwiczenia? Ja właściwie taką metodę wyznaję, że na każdym treningu zmieniam zupełnie ćwiczenia. Czasami są pewne grupy mięśniowe, przy których treningu jestem przywiązany do pewnych ćwiczeń i one po prostu te mięśnie dobrze na nie reagują, nie mam opóźnionych z rozwoju, jak dobrze mi się rozwijają. Na przykład na łyk zazwyczaj mu trening wygląda tak, przykładowo daje, bo ktoś tam mówił, jak wcześniej wspominał, że jest to zdjęcie na palce siedząc, a później wyciskanie na suflicy jedną stopą. Nie robię na przykład spięć na palce, na dwóch stopach za tą ciężką sztangą 300 kg, bo łydki są bardzo silne. W ten sposób przeciąga bardzo kręgosłup niepotrzebnie dodatkowo. A ponieważ mi się łydki dobrze rozwijają, więc nie muszę tu kombinować. To osoby, które mają jakieś grupy zmiany w rozwoju, słabiej się rozwijają, wtedy trzeba bardzo intensywnie myśleć nad treningami, bardzo ją rozmaicać. Czasami dwa razy w tygodniu robić treningi, w odpowiedniej kolejności łączyć, że tylko w ten dzień treningowy tą grupę właśnie będziemy trenowali. Ale póki nie mamy problemów z jakimiś kursami, to nie powinniśmy specjalnie jakby myśleć nad ich treningiem. Natomiast jak coś jest słabiej rozwinięte, no to wtedy trzeba szukać treningów u innych podpatrywać, prawda? Bo wiele osób już takich nie zawodników... Nie robić tych samych ćwiczeń tydzień w tydzień, tylko starać się rozmaicać. Nie, chyba że coś czujemy, że dobrze ten trening zrobiliśmy, następnego dnia te mięśnie są jeszcze napompowane, delikatne zakwasy, czy nawet mocne czujemy. Możemy spróbować jeszcze w następnym treningu znowu zrobić ten trening, ale ciut większym na przykład obciążeniem. To będzie też bodziec, prawda? Bo nie tylko zmiany treningowe, kolejne ćwiczeń, ilość powtórzeń to są bodźce, ale również ciężar. Tylko że ciężaru nie da się, musimy o tym pamiętać, nieskończoność zwiększać. Więc to nie jest jedyny bodziec. A poza tym, jeżeli będziemy robili ten sam trening,
3-4 treningi ten ciężar będziemy zwiększali, to już przy czwartym treningu zaczną się problemy to z łokciami, a to z barkami, bo ten wysiłek jest zbyt jednostajny, ten sam punkt jakby uderza mięśnia w te same przyczepy i one są cały czas przetrenowywane, przemęczane. Brak czasu jest na regenerację. Wydaje się, że tydzień mięśnie owszem tak się przez ten czas regenerują, ale przyczepy, ścięgna dużo dłużej czasami się regenerują. Że jak zaczynamy mieć problemy, nie wiem, z łokciami, czy z kolanami, czy z barkami, to znaczy, że zbyt ten trening jest jednostronny i w jeden sposób cały czas przeciąża tą grupę mięśniową. To już świadczy o tym, że nie jest on urozmaicony. Trzeba szukać jakby przyczyn w tym, co robimy, a nie, że akurat, bo to mamy słabe te mięśnie. Przyczyną może być też takich problemów, nie wiem, zła rozgrzewka, zbyt krótka, ćwiczenie w takim stroju, jak ja na przykład teraz mam na sobie, prawda, czyli muszą być stroje zakrywające te stawy, które ćwiczę. Wtedy one będą maksymalnie dobrze rozgrzane, będą te mięśnie, przyczepy maksymalnie plastyczne i odporne na kontuzję. A o tym trzeba naprawdę myśleć, bo jak z barkami ktoś sobie krzywdę zrobi, to będzie mu się odzywało latami, prędzej czy później non stop. Mięśnie, te przyczepy mają to do siebie, że one to wszystko pamiętają. A na pewno to ściąganie lepiej jest przed czy po treningu, na przykład w przypadku przysiadów? To znaczy tak, mięśnie najlepiej będą reagowały na rozciąganie i najlepiej rozciągać, jak są rozciszane. Czyli po treningu, można czasami też w trakcie treningu, tylko trzeba o tym pamiętać, że rozciąganie tych grup mięśniowych, które ćwiczymy akurat, powoduje, że trochę mniejszym ciężarem będziemy jednak dysponowali, nie będziemy na tych samych ciężarach mogli tej pracy wykonać. One będą w pewien sposób osłabiane. Jest na to wyjście, żeby rozciągać mięśnie przeciwstawne. Ćwiczymy biceps, rozciągamy triceps. To akurat pomaga. No ale jeżeli ktoś chce rozciągać mięśnie, tak naprawdę powinien po treningu albo po danym ćwiczeniu, bo w danej grupie mięśniowej bezpośrednio. Ja delikatnie rozciągam się przed ćwiczeniami w trakcie rozgrzewki, ale po to, żeby jakby maksymalnie zwiększyć zakres ruchu, dokładnie wyczuć, czy tam żadnych problemów nie ma ze ścięgnami, czy już na pewno są dobrze rozgrzane, czy jak zdążę wyczuć, czy coś się złego dzieje tam ze ścięgnem, prawda, czy z jakimś przyczepem, to nie zrobię treningu, prawda, nie będę miał problemu. A jak nie zdążę tego wyczuć, tylko przy maksymalnym ciężarze, to kontuzja jest w tym momencie gotowa, prawda? Czy na przykład rozciąganie ma wpływ na rozwój mięśni? Ma, to tak. Chodzi o rozszerzanie powięzi, wtedy więcej tych mięśni może być jakby upakowanych w tych jednostkach. Czyli rozciąganie jak najbardziej jest potrzebne, jeśli chce się budować. Jest bardzo ważne. Może na początku wiele osób jeszcze tych mięśni nie ma tak przykluczonych, nie przywiązuje do tego uwagi, ale później te mięśnie będą coraz bardziej takie napuchnięte, wtedy będzie się ten zakres ich pracy troszeczkę skracał koniecznością, bo w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli na przykład ręki wyprostować do końca, prawda? Niektórzy zawodnicy, którzy nie stosowali przez długie lata rozciągania, mają taki problem, że prostuje rękę i mógłby dalej wyprostować, gdyby się rozciągał, a nie może. Trenuje pan jeszcze w Atlasie Wesoła? Właściwie nigdy tam nie trenowałem, byłem na jednym treningu. A z klubem dlatego byłem związany, bo w jego barwach występowałem jako zawodnik amatorski jeszcze z Moniką Biernacką, tam akurat na właścicielką jest, albo i mąż, nie wiem, już jak tam teraz jest. To zależy od tego, jak się sobie budowamy. Trzeba stanąć przed lustrem i krytycznie się ocenić, czy za chudy jestem, a ta tkanka tłuszczowa jest ok, wtedy nabieramy masy mięśniowej. Lepiej by było najpierw rzucić tutaj gdzieś w różnych miejscach, a później dopiero te mięśnie rozbudowywać. No tak, jeżeli jesteśmy za bardzo tłuszczeni, to przeszkadza rozbudowywać mięśnie. Tak? Czyli u różnych osób może być różnie, prawda? Jeżeli ktoś myśli, że nie jest zapuszczony specjalnie, no to proszę bardzo, niech rozwija tą masę mięśniową. Ale to taka osoba musi sama ocenić. Albo pójść do osoby, która się jakby na tym zna i spojrzy jakby krytycznie na taką osobę, powie nie, no masę, gdzie chłopiec chcesz masę robić, prawda, ty masz 15% tkanki tłuszczowej, to jest za dużo. Musisz zredukować najpierw to i dopiero później myśleć o masie mięśniowej. Trzeba bardzo indywidualnie podchodzić. Każdy ma jakieś tam swoje wyobrażenie o sylwetce, jaką chce osiągnąć, jaką ma obecnie. Na jakim etapie teraz jesteś przygotowań?
no, takim na bardzo wdzięcznym etapie przygotowań, bo na razie jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie zostały